Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię kremową pechotkę cappuccino. Do tego ciasta użyję kawy cappuccino waniliowej. A w komentarzach proszę napiszcie, jaką Wy lubicie kawę cappuccino najbardziej. No to tak, komentujcie, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i subskrybujcie oczywiście, bo będziecie na bieżąco. Piszemy biszkopt. 4 jajka, 2 łyżki oleju, łyżka octu, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru i 3/4 szklanki mąki. A widzicie, już tu mam gotowe biszkopciki, czy się nie piekłam, ale będziemy przekładać też nimi ciasto. Oddzielamy białka od żółtek. Ubijamy białka. Ubiłam białka, teraz po troszkę, po łyżce, a tak właśnie na oko będę sypać, po trochę cukru i dalej ubijać. O, białka takie sztywne. Teraz dodaję po jednym żółtku, dalej miksuję. Dodajemy olej, miksuję. Łyżkę octu, dalej miksuję. Piszę. Przesiewam mąkę. Z proszkiem do pieczenia. Lekko mieszamy. Wlewam biszkop na blaszkę 21-31, równo rozprowadzam. Piekarnik 180-170 może być, pół godziny pieczony. Oczywiście sprawdzamy paczkę. Biszkop już upiekłam, się studzi, a teraz zrobimy masę. I mam tutaj wszystkie składniki potrzebne do masy. Dwie szklanki, zaczniemy od mleka w proszku, dwie szklanki mleka w proszku, pół szklanki cukru i właśnie kawa cappuccino, całe opakowanie waniliowe. I rozpuściłam, odłożyłam 5 łyżek suchego proszku do posypania, ewentualnie do masy dołożę. I tutaj rozpuściłam tak w niecałych 2 szklankach resztę kawy. Będę nasączać upieczony biszkopt i biszkopty, tutaj, które widzicie gotowe. Tak do 3 serki, ale myślę, że tak 2,5 dam, tak jest w przepisie. 250 g masła, 3 żółtka, 1 jajko i 3, wszystko na 3, kurczę. I 3 łyżeczki żelatyny. Najpierw zamoczyłam w wodzie, teraz dałam do ciepłej wody i mi się ładnie rozpuściła. Dodamy ją na koniec do masy. W misce mam 3 żółtka i 1 jajko i teraz będę miksować to z połową szklanki cukru. Jajka z cukrem ubite. Miękkie masło. Po łyżce daję do tego i dalej będę miksować. Teraz do masy jajeczno-maślanej dodaję po łyżce serka homogenizowanego. Nie wiem, czy wspomniałam, jest to waniliowy oczywiście serek. No i dalej miksujemy. Dodałam już prawie 2 serki, teraz dodam trochę mleka w proszku. No i dalej miksuję i do wykończenia składników miksuję. Teraz pamiętacie rozpuszczoną żelatynę, miałam 3 łyżeczki, wlewam do tej masy, miksuję. Biszkop przekroiłam, zobaczcie, zmienił kolor, nasączyłam go właśnie kawą. Teraz wykładamy 1/3 kremu. Kochani, trochę mi się pomieszało, bo tu nie ma 1/3. Tu kładziemy 2 warstwy masy, więc 1 teraz. I już nałożyłam właśnie. Tak, myślę, że tak. Teraz nasączamy nasze biszkopty i układamy na masie, lekko wciskam. Teraz tak minimalnie posmaruję jeszcze te biszkopciki, bo teraz nakładam drugą warstwę biszkoptu. Biszkopt mam jedną stronę już nasączoną i teraz przykrywam, o, biszkopty. Wow, mi się twoja trochę zawinęła. To jest tak delikatne wszystko. Jeszcze minimalnie nasączę tutaj właśnie powierzchu tym magicznym urządzeniem. No i następne warstwy, tak samo masa i nasączone biszkopty. Skończyłam, ale oczywiście musimy dać to do lodówki, najlepiej na całą noc, a na wierzchu posypiemy zostawioną kawą i cukrem pudrę. I co, aha, ile nie powiedziałam, ile biszkoptów, wyszło mi tak 2 paczki, 120 gram, 125 najlepiej, 250 gram o biszkoptów okrągłych. No, warstwy, warstwy, ogry mają warstwy, ciasto moje też ma warstwy, ślicznie wygląda, pachnie kawą, idealne do cappuccino. Pamiętajcie o pytaniu, zachęcam do pisania. No i co? I spróbowania opieczenia tego ciasta. Ciasto to uzależnia, muszę Wam powiedzieć.